When you see it at your front door, hey. You are gonna want more, hey. Some fresh, so brand new, some you can't handle. Dobra, 8 rano, jak widać nie mam dzisiaj make-upu, jadę właśnie na siłkę. I w zasadzie plan był inny, bo miałam jechać z delikatnym make-upem, ale nie mam już po prostu czasu. I specjalnie siedzę w takim kadrze, bo chcę wam pokazać moją dracenę, która, odkąd ją przesadziłam do tej wielkiej donicy, tak mi jakby zmarniała, niby urosła, bo ona naprawdę ma duże te liście, jest, nie wiem, z 2 razy większa niż jak ją kupowaliśmy, ale te liście są takie zwiędłe, no i kolejne jakoś tam plamami, czy do połowy brązowieją, teraz ich nie widać, bo ja na bieżąco je usuwam, bo tak mi ktoś poradził, więc może macie jakąś złotą radę, co zrobić z taką draceną. Dzisiaj, słuchajcie, 17 stopni, szaro, zimno. Wczoraj było chyba z 27 upał, nawet trochę się opaliłam na dekolcie i na rękach. Twarz tak średnio, bo używam 50-tki. Ale te skoki temperatur są takie totalnie męczące, prawda? A jutro znowu ma być upał 30 stopni. Także zabieram was dzisiaj ze sobą, żebyśmy wspólnie przeżyli, spędzili ten, mam nadzieję, wspaniały poniedziałek. Ale był ogień! W treningu zawsze muszę wypić kawę, po prostu. I Luis zawsze musi pić wodę, kiedy ja nagrywam. I posiłek potreningowy to baton, miksitka, bez glutenu, bez laktozy, orzechy laskowe. Cały czas mój kod działa czerwcowy, Vlog Lola, czerwiec, minus 10%. Także polecam wam te batony, a proteinowe to jest w ogóle sztos. Uwielbiamy je, naprawdę są pyszne. Lecę na spotkanie i teraz mam taki dylemat. Czy wybrać taki bardziej biznesowy look i takie buty, o, może tak powinnam pokazać, do tego pięknego kwiatowego gajera, czy tak bardziej na luźno i te białe w kwiaty, one wyglądają jakby były po prostu stworzone do tego stroju. Chyba nie mam ochoty dzisiaj na obcas. Zobaczcie pozycję do spania. Nóżki. Człowiek wyjechał z zimnego Gdańska do kurortu Sopot i tutaj proszę bardzo gorąco, a to w pełni. Dzisiaj na obiad sałateczki, które przywiozłam z Pelikana z Sopotu. Dzień bez gotowania. Nie no, pesto na spodniach jeszcze nie miałam. Tu i tu. Przynajmniej wiecie, na jakim kanale jesteście, gdyby ktoś miał wątpliwości. 10 stopni, ponad 10 stopni więcej niż było z samego rana. Generalnie jak wychodziłam, to było mi chłodno, a teraz jest znowu upał. Także w takie dni, kiedy są duże skoki temperatur, człowiek jest totalnie skołowany. A że wypiłam już 3 kawy, to wolałabym 4 jednak nie pić. Ale po prostu piję cały czas dużo wody, nawet nie też mi dużo daje, jeżeli chodzi o energię. Mówiłam już ostatnio, że moja asertywność się zepsuła i teraz naprawdę walczę ze sobą, bo jest tak turbo pięknie, słońce wyszło, cieplutko. Aż książka do mnie woła, weź mnie i wyjdź ze mną do ogrodu, ale jeszcze głośniejszym krzykiem są faktury i inne rzeczy, które muszę zrobić na kompie. I one głośniej krzyczą i ja właśnie biorę sobie ten głos wewnętrzny do siebie i siadam i robię. Jak zrobię, to może wieczorem skorzystam, jak już nie będzie słońca. Ha, ha. No i zgadnijcie co? Kolejna kawa. W międzyczasie się przebrałam. Zrobiłam część rzeczy zaplanowanych na dziś, ale chyba zrobię więcej, bo mi dobrze idzie. Aczkolwiek potrzebuję dopalenia i słuchajcie, wstyd mi, bardzo się tego wstydzę.
Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale od ponad tygodnia nie robiłam prania. To nie znaczy, że chodzimy w brudnych ubraniach. Wręcz przeciwnie. Mamy duży zasób tu wszyscy, ale generalnie brudy wysypują się z kosza na brudną bieliznę. Czyste ubrania są posegregowane i czekają, aż ktoś się stamtąd zabierze. Czasem jak się śpieszę na siłownię, to na przykład tak nawet rano, boże, jak mi wstyd o tym mówić, no ale dobra, powiem wam, może ktoś też tak ma. Dzisiaj rano otwieram szufladę ze skarpetami, a tam nie ma żadnych sportowych skarpet, więc musiałam iść do pralni i tam szukać wśród czystej odzieży jakiejś pary czystych skarpet w tej hałdzie ubrań. Normalnie taki wstyd, ale teraz jak była piękna pogoda, to naprawdę minimum robię z takich obowiązków domowych, czyli odkurzanie, mycie podłóg, dbanie o czystość kuchni, łazienek, a takie rzeczy, których no nie trzeba, świat się nie zawali, no bo przecież tyle jest kupionych par skarpet i bielizny i ubrań, każdy tyle ma, że można nosić i tak jakoś te pokłady są niewyczerpane, ale właśnie dzisiaj rano, jak zobaczyłam, że nie mam skarpet, ogólnie skarpet na siłkę mam tyle par, że masakra i one wszystkie są w praniu, to sobie myślałam, nie, to jest haniebna prawda o mnie, także kawa, skończę to, co mam do zrobienia, przeniosłam się na antresolkę, miałam ochotę na po prostu większą przestrzeń i chyba wstawię jedną praleczkę, chociaż jest dość późno, no ale mam za swoje, no. Często pytacie o to, jaką Luisję karmę. I on od niespełna roku mniej więcej je ten pokarm Akana Pacifica. On naprawdę bardzo dobry skład. I tutaj są rybki, bo on jest alergikiem. Chodź Luisek, pokaż. On je akurat teraz kolację, więc niech sobie zje i go tutaj zawołamy. On jest alergikiem i on generalnie bardzo dobrze funkcjonuje po karmach, które są z rybą. Jeżeli chodzi o przekąski, to od jakiegoś czasu w Zokarina są takie przekąski firmy Carnilowe i one też mają bardzo fajne składy. O, przyszedł on zainteresowany, ale Luisek, nie, nie zasłużyłeś na razie, potem zrobimy zabawy, tak? Czy potem się widać, że jest straszna burza? Nie widać, prawda? Zobaczcie, o, zmienię sobie pozycję, tak? Przed chwilą, słuchajcie, tak grzmiało, ja nie wiem, czy dzisiaj pośpię za bardzo, bo trochę boję się burzy, w przeciwieństwie do innych osobników w tym domu. Ty się nie boisz, Luisek? Już się witałam z gąską, już byłam prawie w objęciach Morfeusza, kiedy to przypomniało mi się, że nie nagrałam zakończenia tego filmu. U nas trwa straszna burza i tak jak wielu rzeczy w życiu kiedyś się bałam i swoją pracą i zawziętością pokonałam pewne lęki, tak wciąż boję się burzy, już nie tak bardzo jak kiedyś, że płaczę ze strachu i w ogóle i chowam się w kącie, w kulce i tak dalej, ale czuję ogromny dyskomfort i jestem bardzo spięta i zestresowana. I za oknem cały czas tak, wiecie, błyska, co chwilę widać pioruny. Przed chwilą było urwanie chmury, no ale na szczęście się już skończyło, cały czas pada, już nie tak mocno. Także masakra. Będę oczywiście nad tym pracować, żeby aż tak się nie bać, aby w ogóle się nie bać tej burzy. Naprawdę to jest chyba jedyna rzecz z takich lęków z dzieciństwa, z przyszłości, która mi została. Boże, masakra, tak się boję. Więc kochani, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś zasnę. Zobaczcie, jestem spocona ze stresu. To nie jest krem, to nie jest brokat. Napiszcie mi na dole koniecznie, czy też się boicie burzy i czego się boicie. Żywioł natury jest ogromny. Ja generalnie jestem pogodzona z wieloma rzeczami i staram się pokornie podchodzić do różnych aspektów, ale burza nie, jeszcze nie. Trzymajcie się, kochani, i trzymajcie kciuki za mnie, żeby mi przeszło. Bye.